Szczęść Boże, witamy serdecznie z lokalu Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Poznaniu. Dzisiaj naszym gościem jest ojciec profesor Bogusław Kochaniewicz, dominikanin. Witamy serdecznie ojca. Spotykamy się w przeddzień 44. pielgrzymki Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana do naszej matki, na Jasną Górę. Ten czas, miesiąc majowy, jest też szczególnym miesiącem poświęconym Matce Bożej. Dzisiejszy dzień chcielibyśmy także zacząć od tego, aby pochylić się nad tematem Maryjna droga do świętości kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dlatego dziś naszym specjalnym gościem jest ojciec Bogusław Kochaniewicz. Pozwólcie Państwo, że ja krótko przedstawię ojca profesora. Ojciec profesor urodził się 27 marca 1960 roku w Słupsku. Po ukończeniu studiów z muzykologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu wstąpił do zakonu kaznodziejskiego. W 1990 roku złożył śluby wieczyste, a rok później przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1991-1994 kontynuował studia teologiczne na papieskim Wydziale Teologicznym Marianum w Rzymie. Po uzyskaniu licencjatu rozpoczął wykłady z teologii w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym w Krakowie. W roku 1998 obronił pracę doktorską. W 2025 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych. Zaś w 2014 roku prezydent Bronisław Komorowski nadał mu tytuł profesora zwyczajnego. Jeszcze kilka takich informacji ważnych. W latach 1999-2008 ojciec profesor Kochaniewicz był wykładowcą teologii dogmatycznej na papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie, a w latach 2008-2017 był kierownikiem Zakładu Teologii Fundamentalnej i Ekumenizmu Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, zaś w latach 2012-2016 prodziekanem Wydziału Teologicznego OM-u. Jest członkiem Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej, Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce, Towarzystwa Teologów Dogmatycznych oraz Polskiego Towarzystwa Mariologicznego. Główne dziedziny badawcze ojca profesora obejmują mariologię, antropologię teologiczną i teologię fundamentalną. I na co dzień ojciec profesor mieszka w Poznaniu w klasztorze dominikańskim. Witamy serdecznie ojcze profesorze. Ten dzisiejszy czas naszej rozmowy chcielibyśmy pogłębić o taką właśnie maryjną drogę do świętości, o maryjną drogę prymasa Stefana Wyszyńskiego. Myślę, że duży kontekst tej bliskości z Matką Bożą wywodzi się z domu rodzinnego księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego. Pozwólcie Państwo, że przybliżę takich kilka wątków, podzielę tą naszą dzisiejszą rozmowę na trzy bloki tematyczne. Pierwszy to właśnie będzie dom rodzinny, ale właśnie zaczynając ten temat, mówi się właśnie o prymasie Wyszyńskim jako niekwestionowany przywódca Kościoła w czasach totalitaryzmu, obrońca praw człowieka i jego godności. Takie ważne i wielkie słowa słyszymy o prymasie Wyszyńskim. Życie, myśl teologiczna, działalność pasterska prymasa może być analizowana pod wieloma aspektami, jednak tutaj maryjność właśnie wydaje się mieć podstawowe znaczenie. Prymas Wyszyński dał polskiemu i powszechnemu Kościołowi konkretne wyzwania teologiczne i pastoralne o charakterze mariologicznym, oparte na osobistym doświadczeniu wiary, na modlitwie, na studiowaniu nauczania Kościoła. Nie bez znaczenia jest to, że prymas wychowywał się w rodzinie bardzo religijnej. Z domu rodzinnego wyniósł silną pobożność maryjną. Oboje rodziców byli bardzo związani z Matką Bożą. Jest taki cytat, w którym prymas Wyszyński mówi: mój ojciec z upodobaniem jeździł na Jasną Górę, a moja matka do Ostrej Bramy. Te podróże moich rodziców i ich dążenia, i ich rozmowy, wspomnienia łask otrzymanych i uzyskanej pomocy głęboko utkwiły w mojej chłopięcej duszy. Zdaje się, stworzyły fundament dla ufności i nadziei ku Matce Boga, która mnie nigdy nie opuściła. Urodziłem się w domu rodzinnym pod obrazem Matki Bożej Boskiej Częstochowskiej i to w sobotę, żeby we wszystkich planach Bożych był ład i porządek. Całe moje życie tak wyglądało, tak właśnie wspominał prymas po latach. Ojcze profesorze, to wychowanie rodzinne,
świadectwo rodziców sprawiły też, że wiara prymasa Wyszyńskiego była silna od dziecka. Nie zachwiała ją nawet no, śmierć matki, tak? Jako 10-letniego wówczas chłopca Stefana. Było to wydarzenie na pewno tragiczne i traumatyczne, ale wzmocniło tą więź z Matką Boga. To właśnie na nią przelał on całą swoją matczyną miłość, tak można powiedzieć. Później okres młodości, doświadczenia no, ciężkiej choroby w seminarium, ale też problemy, które były problemami narodowymi, czyli kwestia wojny z bolszewikami, czy też później cudu nad Wisłą. I tutaj, ojcze profesorze, już w tym wstępie chciałabym przejść do konkretnego pytania. Czy dzisiaj te doświadczenia prymasa Stefana Wyszyńskiego, młodego wówczas Stefana, mam tu na myśli głównie przekaz rodzinny, przekaz wiary, są w jakimś wymiarze nadal aktualne? Czy współczesna rodzina, często pogrążona dzisiaj w takim chaosie też, wokół którego żyjemy, może być dzisiaj jeszcze takim doświadczeniem kształtowania tej bliskości z Matką Boga i też tej miłości i pobożności, która może w nas zaowocować w kwestii wychowania. Jak dzisiaj kształtować taką pobożność maryjną? I czy ojcze profesorze, dzisiejsza katecheza, która no też pewnie nie domaga w wielu kwestiach, ale czy ona może być i może pomóc właśnie w kształtowaniu tej naszej maryjności i pobożności maryjnej? No w tym pytaniu zawiera się bardzo wiele istotnych, ważnych pytań i nie sposób odpowiedzieć na nie w kilku słowach. Tym niemniej wydaje się, że rodzice kardynała Stefana Wyszyńskiego odegrali bardzo istotną rolę w przekazie wiary. Z jednej strony to nauka modlitwy, nie tyle rozumianej jako pewnych formułek recytowanych, ale wprowadzenie dziecka do dialogu z żywą osobą, z osobą Matki Najświętszej. I to modlitwa rozumiana jako dialog z osobą, która kocha, która pragnie udzielać łask, to w zasadzie kardynał Stefan Wyszyński wyniósł z domu rodzinnego. I to jest pierwszy taki element. Drugi to żywa wiara rodziców, to znaczy rodzice przeżywali tą swoją wiarę w taki sposób, że dzielili się z dziećmi, dzielili się ze Stefanem pewnymi łaskami, których doznali, których doświadczyli dzięki peregrynacjom, czy to do Częstochowy na Jasną Górę, czy to do Ostrej Bramy, bo mama była związana właśnie z Ostrą Bramą, z Matką Bożą Ostrobramską, z Wilna, natomiast ojciec Stanisław z Matką Bożą z Jasnej Góry. W każdym bądź razie oni dzielili się również własnym, osobistym doświadczeniem wiary, a nie tylko i wyłącznie pewną wiedzą na temat Matki Bożej, na temat Jezusa. I tutaj dochodzimy do istoty, która jest nadal aktualna, gdy chodzi o przekaz wiary na linii rodzice, dzieci. Przekaz wiary, który winien obejmować wiarę przeżywaną, wiarę żywą i nie tylko pewien zestaw pewnych obowiązków, zaleceń, przykazań, zasad, które rodzice przekazują, niejednokrotnie oczekując znacznie więcej od szkoły, od katechezy, ale przede wszystkim dzielenie się żywą wiarą i modlitwa, przykład osobisty żywej modlitwy, żywego dialogu z Matką Najświętszą, z Jezusem,
to właśnie kształtuje nie tylko słowa, ale również i przykład. Jeśli chodzi natomiast o katechezę, to wydaje współczesną katechezę, to od kiedy ona stała się przedmiotem w szkole, to stała się pewnym przekazem pewnej wiedzy na temat wiedzy uporządkowanej, na temat Boga, Trójjedynego, na temat Matki Najświętszej, Kościoła itd., itd. Natomiast to, czego brakuje, to właśnie żywej, osobistej relacji dzieci, młodzieży z Jezusem, z Matką Najświętszą. I przede wszystkim to winno być czymś absolutnie podstawowym, priorytetowym w procesie edukacyjnym czy w prowadzeniu katechezy. Nie wiem w jaki sposób, tym niemniej wydaje się, że właśnie chodzi o to, aby młodzież, dzieci podprowadzić do osobistego odkrycia tajemnicy Boga, osobistego przeżywania wiary, osobistej więzi z Matką Najświętszą, z Panem Jezusem. Bez modlitwy, bez autentycznej modlitwy nie sposób tego osiągnąć. Bardzo dziękuję, Ojcze. Może przejdźmy zatem do takiej drugiej części tego pytania. Pierwsze to dom rodzinny, który kształtował tą pobożność maryjną u prymasa, ale drugi ważny aspekt to duchowi przewodnicy księdza prymasa Wyszyńskiego, kardynał Charles Journet, czy ksiądz Władysław Korniłowicz, jego duchowy spowiednik. No to dwie wielkie postacie, które miały na pewno ogromny wpływ na prymasa Stefana Wyszyńskiego. Mam tutaj taki cytat za księdzem doktorem Robertem Wyszomirskim z UKSW, który pisze tak: na myśl teologiczną kardynała Wyszyńskiego wywarł na pewno duży wpływ Charles Journet, a szczególnie jego książka Kościół Chrystusowy, z której czerpał inspirację na kwestie eksjologiczne w duchu II Soboru Watykańskiego. Rozdział poświęcony Matce Bożej, Dziewica w sercu Kościoła, był jego ulubioną lekturą teologiczną. Do niej wielokrotnie prymas wracał, odwoływał się, a swoją teologię obecności Maryi w Kościele oparł na przesłankach teologicznych właśnie Charlesa Journeta. I tutaj pytanie, ojcze profesorze, czy mógłby nam ojciec profesor przybliżyć postać tego wielkiego szwajcarskiego duchownego? No i też kwestia tej maryjności, o której on pisał, która wywarła wielki wpływ na prymasa. W Polsce chyba ukazała się tylko jedna książka, Pozycja książkowa w 2013 roku. Ojcze nasz, któryś jesteś w niebie, rekolekcje doktrynalne. Ale pewnie, żeby bardziej poznać to rozumienie duchowego przewodnika prymasa, trzeba by było no, dogłębniej poznać właśnie Charlesa Journeta, żeby się o tym przekonać. Ojcze profesorze, bardzo prosimy o takie przybliżenie właśnie jego postaci. Dobrze, ale zanim jednak przejdę do odpowiedzi na zadane pytanie, chciałbym powrócić jeszcze do pierwszej części, bo wiem, gdy chodzi o tą więź, o relację z Matką Najświętszą kardynała Stefana Wyszyńskiego, to będzie wybrzmiewało, że tak powiem, w trakcie tego wywiadu. Tym niemniej proszę zwrócić uwagę, że ta więź była już w dzieciństwie bardzo silna i bardzo ugruntowana. To nie była tylko i wyłącznie od czasu do czasu odmówiona modlitwa. I to był pierwszy taki element niezwykle ważny, pierwszy moment niezwykle ważny. Drugi moment to śmierć matki kardynała Wyszyńskiego, kiedy on te wszystkie swoje uczucia, które żywił do matki, która odeszła w wieku 10 lat, on miał 10 lat, on przelewa na Matkę Najświętszą. On wie, że ta matka już, ona go nie opuści, bo ona trwa wiecznie i w związku z tym może się komunikować z nią bardzo, bardzo, bardzo intensywnie, bardzo, bardzo wytrwale, modląc się do niej. To jest drugi taki element, który był niezwykle mocny, silny i wpłynął na jego duchowość maryjną, ale również jest jeszcze jeden aspekt, który tutaj wybrzmiał w kilku słowach, mianowicie
bardzo trudne czasy. Czasy, w których Polska zaczynała istnieć jako państwo i niebezpieczeństwo nawały bolszewickie. I proszę zauważyć, że to doświadczenie, kiedy 20 lipca 1920 roku Episkopat Polski gromadzi się na Jasnej Górze i oddaje kraj, Polskę, Matce Bożej, i 15 sierpnia nagle cud nad Wisłą. Więc to dla kardynała Wyszyńskiego jawi się jako przejaw wyjątkowej obecności Maryi w dziejach narodu, ale również jej wsparcia i pomocy w bardzo dramatycznych, trudnych chwilach. I kiedy przyjrzymy się drodze, którą przebył kardynał Stefan Wyszyński, to można zauważyć, że on miał cały czas pod górę. I on cały czas borykał się najpierw z problemami osobistymi, pomijając już brak matki, ale później problemy zdrowotne, bo na wstępie, kiedy wstąpił do seminarium, zdiagnozowano u niego gruźlicę. I w związku z tym on już się modlił, tylko Matko Boża, no żebym tylko, no doprowadź mnie do kapłaństwa, żebym przynajmniej jedną, no kilka tych mszy świętych odprawił i wówczas będę spełniony jako kapłan. I w ten sposób się modlił, w ten sposób zawierzał swoje kapłaństwo Matce Najświętszej i właśnie kiedy zostaje wyświęcony w 1924 roku na kapłana w kaplicy Matki Bożej w seminarium włocławskim, pierwszą mszę prymicyjną odprawia na Jasnej Górze. I potem z Jasnej Góry wyjeżdża do Lichenia i tam przebywa kilka miesięcy i nagle stwierdza, że jest zdrowy jak ryba. I to przypisuje również Matce Najświętszej, że w sytuacji mogłoby się wydawać niemożliwej, dramatycznej, w sytuacji no, praktycznie trudnej do rozwiązania, otrzymuje na nowo nadzieję i zdrowie i wówczas zaczyna działać, ale również to daje mu do przemyślenia, że to doświadczenie wiary, które w jakiś sposób to zawierzenie Matce Najświętszej, które owocuje właśnie takimi namacalnymi znakami jej opieki w jego osobistym życiu, on zacznie stopniowo to osobiste doświadczenie zażyłości z Matką Najświętszą przenosić a. na Kościół w Polsce, b. na naród. Ale do tego wrócimy. Teraz przechodzę, bo jesteśmy już mniej więcej w czasach studiów kardynała Stefana Wyszyńskiego, kiedy to w latach 1925-1929 studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i był przymierzany jako jeden z wykładowców katolickiej nauki społecznej. Tam między innymi zetknął się z postacią księdza Korniłowicza, który zafascynował jego, to znaczy zafascynował studenta teologii takim ojcowskim, nadprzyrodzonym ojcowskim towarzyszeniem studentom, a więc ojcostwo, które miało znamiona takiego Bożego nadprzyrodzonego ojcostwa i w związku z tym właśnie skoro ksiądz Korniłowicz zwracał się do wszystkich dzieci, moje kochane, więc to również przejął od niego kardynał Wyszyński, chociaż można wysnuć jeszcze jedno przypuszczenie, czy w tym wszystkim, w tym ojcostwie kardynała Wyszyńskiego też nie odegrała jakiejś roli Matka Najświętsza. Ten wniosek opieram na świętym Janie, który w swoich listach zwraca się, w pierwszym, drugim liście szczególnie zwraca się do czytelników, dzieci moje. A Jan, jak wiemy, przyjął Maryję, wprowadził Maryję do swojego życia, realizując słowa Jezusa i testament Jezusa wyrażony na krzyżu. Więc to również mogło mieć jakiś wpływ na kardynała Wyszyńskiego. Ale teraz wracając,
do kardynała Charlesa Journé, kapłana diecezji Fryburg szwajcarski, który urodził się pod koniec XIX wieku, w 1917 roku przyjął święcenia kapłańskie i w zasadzie całe swoje życie był nauczycielem w wyższym seminarium duchownym we Fryburgu. Od 1924 do 1965 był wykładowcą teologii w seminarium we Fryburgu. I w zasadzie, jeśli chodzi o jego wykłady, niewiele możemy na ten temat powiedzieć. On zasłynął jako teolog, i to teolog dużej klasy, który przede wszystkim specjalizował się w eklezjologii, a więc w teologii Kościoła, ale również, ponieważ mieszkał w kraju, w którym obok katolicyzmu jest nadal wielu wyznawców protestantyzmu. W związku z tym dialog ekumeniczny był mu również bardzo bliski. Również w swoich publikacjach dostrzegał także kwestie katolickiej nauki społecznej. I w zasadzie Te publikacje sprawiły, że jego nazwisko szczególnie było głośne w Europie Zachodniej w latach 40. i 50., kiedy to jeszcze w teologii panował neotomizm i myślenie neoscholastyczne. Tym niemniej należy zwrócić uwagę, że kardynał Charles Journé zasłynął tym, że mimo że jego teologia opierała się z jednej strony na myśli świętego Augustyna, z drugiej na myśli świętego Tomasza, to jednak on daleko odbiegał w swoich wypowiedziach od takiej czysto neoscholastycznych dystynkcji. W związku z tym jego twórczość, jego refleksja teologiczna była bardziej skierowana na dialog z literaturą. W związku z tym w jego dziełach można spotkać wiele odniesień do i Dantego, a wcześniej Wergiliusza, do Mickiewicza i do Dostojewskiego, do Franza Kafki, do Szekspira i wielu innych autorów. W każdym razie jego język i jego myśl wybijała się na tle takich czysto neotomistycznych teologów, którzy dominowali w owym czasie przed Soborem Watykańskim II. I w związku z tym Charles Journé i ta jego książka, takie jego arcydzieło, L'Église du Verbe Incarné, Kościół Słowa Wcielonego, ta książka stała się w owym czasie takim bardzo wyjątkowym dziełem, z którym zetknął się osobiście kardynał Wyszyński, studiował, czytał, a w sposób szczególny, jak to wielokrotnie zaznaczał, ten rozdział poświęcony dziewicy w sercu Kościoła był dla niego źródłem inspiracji. I to jest to zafascynowanie eklezjologią i mariologią uprawianą w kontekście eklezjologicznym kardynała Charlesa Journé przez kardynała Stefana Wyszyńskiego, i ta myśl zostanie później przełożona na petycję, na memoriał przesyłany papieżowi Pawłowi VI o ustanowienie Maryi Matką Kościoła, ogłoszenie Maryi Matką Kościoła. W tym czasie ta mariologia uprawiana w kontekście eklezjologicznym była praktycznie nieznana. Może w latach 50. pojawiło się kilka prac na ten temat, aczkolwiek mariologia była uprawiana w kontekście
logicznym, chrystocentrycznym, a więc oczywiście Boże Macierzyństwo, więc dziewictwo, ale natomiast takie tematy jak Maria Kościół, czy duchowe macierzyństwo Maryi w Kościele, te tematy pozostawały mało rozwijane, one były zupełnie świeże, to były takie świeżynki w refleksji mariologicznej i to co zaproponował kardynał Journet, wpłynęło bardzo mocno na pewne idee, które później będą rozwijały się w myśli kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tak, jeśli chodzi o dialog ekumeniczny, to Charles Journet napisał na przykład dzieło Od Biblii katolickiej do Biblii protestanckiej, czy też Duch protestantyzmu w Szwajcarii, albo o zjednoczeniu, o jedności Kościoła, tego typu dzieła, które ukazują, że ta myśl właśnie ekumeniczna w twórczości kardynała Journet była zawsze bardzo, bardzo eksponowana. Drugi wymiar jego twórczości to katolicka nauka społeczna i takie fundamentalne dzieło Zadania chrześcijanina w polityce, bo również takie dzieło popełnił. No i w końcu właśnie wspomniane już fundamentalne dzieło, które zostało przetłumaczone na język polski i dzieło zostało zatytułowane Kościół Chrystusowy. To tłumaczenie jest niedokładne, to po pierwsze, a po drugie jest to tylko i wyłącznie pewien skrót, pewne streszczenie całej książki. Bowiem książka liczy sobie 3 tomy, na wydziale w bibliotece mamy 1 tom, to jest mniej więcej 600 stron. I ten 1 tom został poświęcony władzy w Kościele, autorytetowi w Kościele, jurysdykcji, właśnie w podziale władzy, kompetencji w Kościele. Tym zajął się Charles Journet właśnie w 1 tomie tego dzieła, które oglądałem. Chciałem przejrzeć również, przygotowując się do tego wykładu, 2 i 3 tom, ale po prostu nie ma w księgozbiorze. To tak, jeśli chodzi o właśnie dalsze itinerarium kardynała Journet, to w zasadzie on w momencie Soboru Watykańskiego II, on już osiągnął wiek sędziwy, bowiem no, miał już 70 lat. Pod koniec uczestniczył w zamknięciu Soboru Watykańskiego II w roku 65 i o dziwo też w podziękowaniu za jego dorobek papież Paweł VI najpierw nominował go biskupem i to bodajże ta nominacja miała miejsce 18 lutego 1965 roku. 20 lutego otrzymał sakrę biskupią, to już były święcenia biskupie, 2 dni po nominacji. Natomiast 5 marca otrzymał kapelusz kardynalski. No. Wyjątkowa sytuacja. Zmarł w wieku 84 lat, oczywiście we Fryburgu. Ojcze profesorze, wspomniał ojciec o księdzu Władysławie Kordiłowiczu, który był takim długim przewodnikiem, też był spowiednikiem tak. Księdza prymasa. Wspomniał ojciec o jego wybitnie nadprzyrodzonych cechach. Mam tutaj właśnie pytanie dotyczące księdza Kornilowicza, o którym sam prymas mówił, że no, jego kierownictwo duchowe było też jak drugie seminarium. Tak. I ojcze profesorze, jaki wpływ miała duchowość Maryjna prymasa na tą właściwie wspaniałą relację ojcowską, można powiedzieć? Mówimy wielki prymas tysiąclecia, ojciec narodu, obrońca wolności i godności człowieka, a wspólnota wierzących. Jeśli chodzi o... No, tutaj trudno...
Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. To znaczy nie wiem, jakie były, oprócz tych relacji, o których pani przed chwilą wspomniała, relacji właśnie z kierownika duchowego, bo ksiądz Korniłowicz był kierownikiem duchowym księdza Stefana Wyszyńskiego i to, że ksiądz Stefan Wyszyński cały czas podkreślał właśnie tą wyjątkowość tego kierownictwa, że dostrzegał to ojcostwo takie o charakterze nadprzyrodzonym, to w zasadzie niewiele potrafię więcej powiedzieć na ten temat, bo to były czasy przygotowywania, to znaczy prawdopodobnie ksiądz Stefan Wyszyński był przygotowywany do objęcia katedry na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, no ale losy potoczyły się troszeczkę inaczej. Tak. Dobrze, dziękuję, ojcze. Może przejdziemy do takiej drugiej części właściwie naszej rozmowy i porozmawiamy o więziennych inspiracjach maryjnych, tak można to nazwać, po śmierci kardynała Augusta Chlonda w 1948 roku. Bardzo nasiliły się represje wobec Kościoła. U prymasa też dojrzewała myśl o oddaniu się Matce Bożej w macierzystą niewolę. Aby ten akt też wyprosić u Jezusa, aby też no, ta wolność dla Kościoła w Polsce była. Prymas uczynił to w Stoczku Warmińskim 8 grudnia 1953 roku. W uroczystość też niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Ale ten akt oddania się w niewolę Marii miał przede wszystkim charakter bardzo bezinteresowny. Prymas uczynił to za wolność Kościoła w Polsce i za obronę ducha narodu. I tutaj, ojcze profesorze, takie pytanie, które też pewnie wtedy budziło pewne kontrowersje z różnych środowisk Kościoła, bo słowo oddanie się w niewolę było ryzykowne i też krytykowane przez wiele środowisk ówczesnych, czyli no, przez środowisko świeckich, na przykład Paksu, czy Znaku, czy Tygodnika Powszechnego. Wtedy też zarzucano księdzu prymasowi, że nie powinno się zniewolonego narodu oddawać w niewolę, lepiej oddać się pod opiekę Matki Bożej. Jest też taki przekaz dr Stanisławy Grabskiej, która wspomina, że podczas jednego ze spotkań z prymasem członkowie Warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej krytykowali pobożność maryjną za jej jakby płytkość, tak, ludowość i mówili, że pomysł oddania się w niewolę jest rażący. Co zdaniem ojca profesora oznaczało oddanie Polski w macierzystą niewolę i jak ją właściwie rozumieć w tym kontekście, o której prymas myślał? Oj, tutaj w tym pytaniu znowu zawiera się bardzo wiele innych, nie mniej ważnych pytań. I postaram się jakoś w sposób usystematyzowany odpowiedzieć. Tak. Mamy rok 1953. 14 lutego kardynał Stefan Wyszyński, rozmawiając z Marią Okońską, wyjawia jej, że wszystko postawił na Marię i to na Marię Jasnogórską. To było, to znaczy pani Maria Okońska była tym stwierdzeniem takim stanowczym kardynała Wyszyńskiego bardzo zaskoczona. Okazuje się, że kardynał Wyszyński, słysząc testament umierającego kardynała Chlonda, usłyszał, że zwycięstwo, jeśli przyjdzie, to przyjdzie przez Maryję. I on stał się kontynuatorem tego dziedzictwa, tego testamentu, który pozostawił kardynał Chlond. Przyjął to jako motto do własnej posługi pasterskiej, gdy chodzi o Kościół w Polsce. W tym samym roku, w 1953 roku, dochodzi do aresztowania prymasa Wyszyńskiego. Zostaje uwięziony najpierw w Stoczku Warmińskim,
I w zasadzie episkopat nie upomina się, nie było jakichś mocnych reakcji, bo panował terror i w zasadzie nikt nie wiedział, jak sytuacja kościoła w Polsce potoczy się dalej. I mogłoby się wydawać, że skoro uwięziono głowę kościoła w Polsce, no to w zasadzie będzie można realizować z góry nakreślony scenariusz przez władze komunistyczne. I tutaj właśnie w tej bezsilności prymas Wyszyński otrzymuje książeczkę. Traktat o prawdziwym nałżeństwie do Matki Najświętszej świętego Ludwika Grignona de Montfort. Zaczyna czytać i po trzech miesiącach przygotowania, właśnie 8 grudnia 1953 roku, oddaje się w niewolę za wolność Kościoła w Polsce. To dzieło, proszę zauważyć, odegrało w jego życiu, to w zasadzie odkrycie tego testamentu i tego doświadczenia zapisanego przez francuskiego misjonarza w tym dziele, był pewnym przełomem w pewnym itinerarium duchowym kardynała Wyszyńskiego i stanowi zdecydowany przełom. Jeżeli mówimy o Maryjnej drodze do świętości, to tutaj jest kolejny niezwykle istotny etap, który później będzie miał konsekwencje, gdy chodzi o pobożność czy duchowość Kościoła w Polsce, ale również i będzie odnosił się do aktów zawierzenia za Kościół w Polsce, ale również za Kościół na świecie i tak dalej. Ale o tym jeszcze będę później mówił. W każdym razie wracamy do Stoczka Warmińskiego i tutaj z całą pewnością proszę zauważyć, że mamy do czynienia nie tylko z kardynałem Wyszyńskim, ale mamy do czynienia również z kardynałem Wojtyłą. Łączy ich nie tylko traktat o Grignona de Montfort i to samo zawierzenie, i totus tuus Jana Pawła II, i totus tuus kardynała Wyszyńskiego, ale również spoglądając na ich dzieciństwo, ono i wpływ rodziców, ono ma pewne analogie, bowiem i jeden, i drugi mają głęboko wierzących rodziców, pielgrzymujących, bądź to na Jasną Górę, bądź to do Kalwarii Zebrzydowskiej, bądź to do Ostrej Bramy, ale również i jeden, i drugi tracą w dzieciństwie matki. I tą macierzyńską więź przelewają na Matkę Najświętszą. I jeden i drugi, to znaczy Karol Wojtyła studiuje podczas okupacji traktat o doskonałym nabożeństwie do Matki Najświętszej Ludwika Grignona de Montfort, pracując w fabryce Solvay. Natomiast w Stoczku Warmińskim pochyla się nad tym traktatem kardynał Wyszyński. I teraz ten czas pobytu w więzieniu i terroru stalinowskiego okazuje się czasem niezwykle płodnym, bowiem w tym czasie za sprawą takich wewnętrznej inspiracji przychodzi na myśl idea jasnogórskich ślubów narodu, ale również wielkiej nowenny, która wówczas pojawiła się i była rozpisywana bardzo konsekwentnie i systematycznie. Plan wielkiej nowenny przygotowującej Kościół w Polsce do świętowania rocznicy chrztu. To znaczy idea czy pomysł oddania się, czyli ponowienia jasnogórskich ślubów narodu, no był patrząc tak z perspektywy, był genialnym posunięciem, bo to prymas uwięziony, który mogłoby się wydawać, nie ma jakiegokolwiek wpływu na
Kościół w Polsce, natomiast Kościół gromadzi się na Jasnej Górze przy fotelu, na którym jest jedynie położona róża i ten fotel jest pusty, bo czeka na prymasa. I teraz w tym samym czasie odnowienie, to znaczy złożenie tych ślubów, które w sposób świadomy nawiązywały do sytuacji, jaką miał król Jan Kazimierz, który również był w sytuacji bardzo, bardzo dramatycznej, kiedy no zdecydowana większość terytorium Polski była pod okupacją szwedzką i tu, kiedy on musiał się ratować ucieczką i również prymas, który nie jest w stanie pozdrowić swoich wiernych i w ten sposób komunikuje się ze swoim kościołem. Coś nieprawdopodobnego. I teraz, żeby pójść dalej, to proszę zauważyć, że nie chodziło tylko i wyłącznie o powierzenie kościoła w Polsce opiece Matki Najświętszej, ale również to nie chodziło tylko o pewien akt dewocji, bowiem prymas Wyszyński był bardzo konsekwentny i oprócz modlitwy wymagał konkretnych czynów, konkretów. Później, gdy rozwija tą ideę zawartą w ślubach jasnogórskich na ideę pomocników Matki Kościoła, wstawia tam między innymi na odnowę liturgiczną poprzez kształcenie służby liturgicznej ołtarza, stawia na grupy osób świeckich, które mają opiekować się w parafiach chorymi, ubogimi, osobami niedołężnymi, niepełnosprawnymi, stawia też na współpracę z osobami świeckimi, gdy chodzi o katechezę, ale również o pracę nad, że tak powiem, pracę nad wyprowadzaniem niektórych chrześcijan z najprzeróżniejszych nałogów, między innymi z alkoholizmu. To wszystko było zawarte, oprócz tego nierozerwalność małżeństwa, oprócz tego szacunek do życia, życia poczętego, to wszystko było zawarte już w jasnogórskich ślubach i to będzie przejawiało się, powtarzało się w nauczaniu prymasa Wyszyńskiego cały czas. Więc mówiąc o tych jasnogórskich ślubach narodu wypowiedzianych 3 maja, przepraszam, to już jestem akt oddania. Tak. Ale tutaj mamy, to jest wrzesień i 28 października 1956 roku on zostaje uwolniony, bo w Komańczy powstaje kolejna wielka inicjatywa, która również zostaje przekazana na Jasną Górę. Tak, no to nie wiem. Tak, ojcze, wspomniał ojciec właśnie o ślubach jasnogórskich, o Wielkiej Nowennie i też o tym, no ważnym elemencie, o którym prymas mówił, czyli pobożność Maryjna według prymasa to nie słowa, czyny. To słowa samego prymasa, z drugiej strony wspomniane środowiska zarzucały jemu za złe, że poprzez tą maryjność preferuje katolicyzm ludowy i nie idzie z duchem, postępem czasu. I tutaj też nasuwa się takie drugie pytanie, czy można dokonać takiego podziału, tak, o którym no, mówiono wtedy, tak, że mamy taki podział na to, co jest ludowe, na to, co jest obrzędowe, maryjne, a jednocześnie jest to płytkie, tak, bo takie były słowa, a z drugiej strony jest to, co jest takie bardziej pogłębione, intelektualne i nowoczesne. Czy można to jakoś ocenić, sprecyzować tutaj? To znaczy, dziękuję za przypomnienie, bo to było zawarte w tym pierwszym pytaniu, ale z głowy mi jakoś umknęło. W każdym razie tak, nawiązując do tej kwestii, rzeczywiście pewne środowiska zarzucały prymasowi Polski, że proponuje katolicyzm ludowy, że proponuje taką duchowość, pobożność ludową, pobożność maryjną. Tylko wobec tego typu zastrzeżeń kardynał Wyszyński zwraca uwagę, że
że przecież katolicy w Polsce to nie tylko ci, którzy są dobrze wykształceni, którzy mają dyplomy i doktoraty, ale to również prości ludzie, rolnicy i osoby pracujące zawodowo. I w związku z tym on wychodził od pobożności, która mogłaby ogarnąć w jakiś sposób najszersze rzesze wiernych i w żaden sposób nie chciał dokonywać czy zacieśniać tej swojej propozycji do takiego katolicyzmu partykularnego. Katolicyzm to powszechność, a więc tak pojmował tą swoją misję i ten swój program kardynał Wyszyński. To jest jedna rzecz. A druga kwestia to, że on nie tylko studiował wspomniany już rozdział z dzieła kardynała Journet, ale również podczas swojego uwięzienia w Stoczku Warmińskim przeczytał kilkakrotnie encyklopedię maryjną Humberta di Manoir. Ta encyklopedia zatytułowana Marii składa się z 7 tomów i każdy tom to jest 500 stron. Miałem to kilkakrotnie w rękach, rzeczywiście solidna rzecz i na owe czasy chyba najlepsza, jaka powstała w tym czasie w Europie. W związku z tym kardynał miał do tego dostęp i czytał nie raz i nie dwa. W związku z tym trudno mu zarzucić, że jego mariologia była taka bardzo, bardzo płytka i nieugruntowana teologicznie czy intelektualnie. I to jest jedna rzecz, ale z drugiej strony proszę zauważyć, że tutaj dochodzi się do pewnego rodzaju pęknięcia, które można postrzegać w następujący sposób. Ci wszyscy, którzy zarzucali kardynałowi Wyszyńskiemu, że promuje taką formę katolicyzmu, w zasadzie pojmowali ten katolicyzm tylko i wyłącznie czysto intelektualnie. Natomiast kardynał Wyszyński dokonywał w swoim sercu syntezy, bo z jednej strony była to wiara i ścisła więź z osobą Matki Najświętszej. Ja już pomijam to, że wielkie wydarzenia w jego życiu zawsze jakoś miały związek z wielkimi świętami maryjnymi, ale i tutaj może wybiegnę troszeczkę dalej w swoich rozważaniach. Mamy peregrynację kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. I to jest pewnego rodzaju ewenement na skalę światową, bo nigdzie na świecie czegoś podobnego nie było. To znaczy, żeby jedna kopia, to już nie chodzi o oryginał ikony, ale żeby kopia ikony odwiedziła nie tylko każdą diecezję, ale każdą parafię. I to spowodowało nieprawdopodobne odrodzenie wiary wśród ludu Bożego, bo każdy chciał gościć u siebie Matkę Najświętszą. I to jest pierwsza rzecz. Ale z drugiej strony, jeżeli weźmiemy i przeczytamy niektóre z kazań wygłaszanych podczas owych peregrynacji, zarówno przez kardynała Wyszyńskiego, jak i przez kardynała Wojtyłę, to proszę zauważyć, że w tych wszystkich wypowiedziach jest mowa o przybyciu nie wizerunku, nie obrazu, ale Matki Najświętszej, że ona jest tu obecna dla kardynała Wyszyńskiego i dla kardynała Wojtyły. Obecność obrazu była zaryzykowałbym stwierdzenie i powiedziałbym tak, była czymś drugorzędnym. Najważniejsze było to, że ona, Maryja, jest tu obecna, bowiem te łaski, które towarzyszyły nawiedzeniom, a więc nie spektakularne nawrócenia, spowiedzi, że jak pamiętam świadectwo ojca Napiórkowskiego, który właśnie był obecny jako spowiednik i właśnie dawał świadectwo pewnego nawróconego penitenta, mówi, że nie wie dlaczego on przyszedł po 60 latach do spowiedzi. Nie wie dlaczego, jakaś siła go pchała i on wiedział, że on musi przyjść.
i wyspowiadać się. Ale wracając do, właśnie do tej obecności Maryi, bo to jest również niezwykle niezwykła kwestia, kwestia, która ukazuje też przy okazji nową teologię obecności Matki Najświętszej, kiedy nie ma ikony. Bowiem to, że ikona czy kopia ikony wędrowała od diecezji do diecezji, to można było bardzo łatwo wyjaśnić, wytłumaczyć w oparciu o teologię ikony prawosławną. Co do tego nikt nie ma żadnych zastrzeżeń. Ikona jako specyficzne okno, które pozwala łączyć się z światem nadprzyrodzonym, z rzeczywistością nadprzyrodzoną. Ale w 1966 roku ikona zostaje zaaresztowana i dalej jest kontynuowana peregrynacja. Chodzą same ramy po Polsce i lud wierny witamy Cię, Matko Najświętszą. I teraz nie ma odniesienia jakiegokolwiek do obrazu, do ikony Matki Bożej Jasnogórskiej, a jednak są udzielane łaski, ludzie doświadczają żywej obecności. Zarówno kardynał Wojtyła, jak i kardynał Wyszyński mówią, szczególnie kardynał Wyszyński, który według mnie był również mistykiem, mówi: ona jest tu obecna. Ja nie wiem, w jaki sposób ona jest tu obecna, to wy teologowie macie to wyjaśnić, ale ona jest tu obecna. Ja to czuję. I teraz ta więź, ta relacja z Matką Najświętszą kardynała Wyszyńskiego była wyrażana wielokrotnie właśnie w kazaniach wygłoszonych podczas peregrynacji najpierw kopii, a potem samych ram ikony jasnogórskiej. I to pokazuje, bo pojawia się problem, w jaki sposób Maryja jest obecna, mimo że nie ma jakiegokolwiek odniesienia do wizerunku, do obrazu, do kopii ikony jasnogórskiej. I wyjaśnienie tego problemu dał kardynał Wojtyła, mówił, że tak jak w 8 rozdziale Konstytucji Lumen Gentium jest, że Maryja jest obecna, zarówno w tajemnicy Chrystusa, jak i tajemnicy Kościoła. Innymi słowy, Maryja, mimo że nie ma żadnych odniesień do wizerunku, do ikony, do obrazu, jest obecna w tajemnicy Kościoła. Innymi słowy, tam, gdzie gromadzi się lud Boży, Kościół i przyzywa obecności Matki Najświętszej, tam również jest Matka. I kardynał Wojtyła poszedł o krok dalej, mówiąc o tak zwanym prawie wieczornika. Tak jak w wieczorniku Maryja była zjednoczona z apostołami, z uczniami na modlitwie, przyzywając Ducha Świętego, przyzywając łaski, tak również gdziekolwiek Kościół, wierni gromadzą się i przyzywają Maryi, tam właśnie dokonuje się aktualizacja wieczornika. Tam ona również jest obecna, niezależnie czy jest wizerunek, czy nie, ale ona jest obecna razem ze swoim ludem. I to jest zupełnie coś nowego, nowatorskiego, bo o tym ani na wschodzie, ani na zachodzie nie wiedzą. To jest zupełnie nasze, polskie, zupełnie coś, co jest nowatorskie, oryginalne i tak dalej. Tak. Ojcze, dziękuję za to, za odpowiedź na to pytanie. Myślę, że to, o czym ojciec powiedział, czyli doświadczenie Matki Bożej w czasie peregrynacji, mogą też potwierdzić obecność jej osoby, które uczestniczyły wtedy w tych wydarzeniach, kiedy rozmawiamy ze swoimi tak babciami, dziadkami. To właśnie doświadczenie obecności Matki Bożej jest szczególnie też uderzające i ważne, pomimo tego właśnie braku wizerunku, o którym ojciec mówił. Przenieśmy się może teraz do czasu Soboru Watykańskiego II i do roli prymasa Wyszyńskiego, jaką odegrał w czasie tego soboru. Oprócz tego, że był też aktywnym uczestnikiem soboru i zabierał głos w ważnych sprawach, rozmawiał z wieloma przedstawicielami komisji soborowych, prowadził też liczne rozmowy, szukając poparcia dla swoich propozycji, między innymi wyjątkowej propozycji uznania duchowego macierzyństwa Maryi wobec Kościoła, łącznie z ogłoszeniem
tytułu matki kościoła, co jest też wyjątkowe i no, czego właściwie dokonał, można powiedzieć, bo przecież papież Paweł VI na zakończenie trzeciej sesji II Soboru Watykańskiego, dokładnie 21 listopada 1964 roku, uroczyście ogłosił Maryję matką kościoła. Po tym także wydarzeniu prymas podjął jeszcze starania o poświęcenie Maryi Kościoła i świata. Papież zawierzył świat Matce Bożej, chociaż w formie prywatnej 8 grudnia 1975 roku Jan Paweł II 13 maja 1982 roku udał się do Fatimy, i aby właśnie Matce Bożej podziękować za uratowanie mu życia, co też jest znowu kolejny aspekt łączności tych dwóch postaci w tej wyjątkowości maryjnej. Tam też właśnie w Fatymie kolejny raz papież zawierzył świat Maryi, Matce Jezusa Chrystusa i Matce Kościoła. I ojcze profesorze, czy mógłby nam ojciec przybliżyć wyjątkowość znaczenia tych aktów duchowych, jakie one mają, uświadomić nam, jakie one mają właściwie znaczenie dla nas, dla katolików? Bardzo dużo pytań się ciśnie, bo to pytanie znowu zawiera bardzo wiele innych. Postaram się, jak tylko będę mógł, odpowiedzieć na te pytania. Pierwsza kwestia dotyczy samego zawierzenia. Może cofnijmy się jeszcze, bo nie odpowiedziałem na to pytanie odnośnie niewolnictwa. Zupełnie ta kwestia mi uciekła. I tutaj, czy właśnie wracając do tej kwestii postawionej przez panią dr Stanisławę Grabską, czy można naród uciśniony, zniewolony zawierzać, oddawać w niewolę Matce Bożej? I na to pytanie odpowiadał nie tylko prymas Polski, ale również w jego obronie stanął kardynał Karol Wojtyła, który napisał komentarz do aktu oddania się Matce Bożej w oparciu o ten sam traktat, bo idea niewolnictwa maryjnego to jest idea zawarta w traktacie o doskonałym nabożeństwie do Matki Najświętszej świętego Ludwika Grignona de Montfort. I teraz wyjdźmy może od samej idei niewolnictwa. Według Ludwika Grignona de Montfort tą relację, to znaczy niewolę, może inaczej, niewola oznaczała pewną ścisłą zależność, i ta ścisła zależność odnosi się przede wszystkim do Boga, bowiem człowiek, jeśli chodzi o swoje jestestwo, o swoją egzystencję, zależy bezpośrednio od Boga, ale również zależy również w sposób bezpośredni od Boga, gdy chodzi o życie nadprzyrodzone. A zatem można mówić o pewnej niewoli, to znaczy o pewnej ścisłej zależności pomiędzy człowiekiem a Bogiem, bowiem bez tej zależności człowiek sam z siebie nie mógłby wykrzesać łaski Bożej. I spoglądając na tego typu zależność i spoglądając na dzieło zbawcze Chrystusa, które zostało dokonane na krzyżu, tam w tym dziele odkupienia jest również obecna Matka. I w związku z tym ona, skoro partycypowała w dziele odkupienia, w związku z tym od czasu do czasu w wypowiedziach kardynała Wyszyńskiego pojawia się ten tytuł współodkupicielki, co do którego tytułu mam dużo zastrzeżeń, ale to już może na zakończenie. W każdym razie to niewolnictwo, ta zależność, ona ma charakter macierzyński. Innymi słowy, że tutaj to rozdawnictwo łaski łączy się w jakiś sposób właśnie z rolą Maryi w Kościele, ale jak zauważa prymas Polski, to ta więź ma charakter macierzyński. I w związku z tym, mówiąc o tej niewoli,
o tej niewoli i należałoby brać pod uwagę raczej macierzyńską zależność, pewną specyficzną zależność, jaka utworzyła się pomiędzy Maryją a reprezentującym wszystkich chrześcijan Janem. I teraz oczywiście ta idea, która została zawarta w traktacie Grignona de Montfort, ona może była aktualna, to znaczy sposób jej eksplikacji może był bardziej aktualny w XVIII wieku, w XIX wieku, ale rzeczywiście w XX wieku on już nie brzmiał tak i wzbudzał pewne kontrowersje. Uwaga, idea sama ścisłej więzi, ścisłej łączności między chrześcijaninem a Maryją, Matką Jezusa i duchową naszą Matką, jest jak najbardziej aktualna i tu co do tego nie ma jakichkolwiek wątpliwości. Problem polega na tym, w jaki sposób tę ideę wyrazić, wyeksplikować, skoro ta idea niewolnictwa była, no, sposób wyrażenia tej zależności poprzez niewolnictwo nie był doskonały, więc prymas dodawał macierzyńska niewola miłości, a więc miłość, a więc niewola, a więc więź, relacja, w której każdy człowiek jest mimo wszystko wolny, ale jednak tak jak mąż i żona, jak dwoje, którzy ślubują sobie miłość, są sobie wolni, ale jednocześnie sobie oddani w miłości, to coś podobnego per analogia, według prymasa Wyszyńskiego, można by odnieść do więzi, do związku między Maryją a poszczególnym chrześcijaninem, między Maryją a Kościołem. Idąc po tej linii, Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater dokonuje pogłębienia tego samego tematu i mówi już nie tyle, bo Grignion de Montfort mówi o konsekracji Maryi. Prymas Polski mówi o zawierzeniu albo o oddaniu Maryi i Jan Paweł II rezygnuje z tytułu konsekracji, mówiąc, że konsekrować można jedynie, można poświęcić człowieka Bogu, to po pierwsze, a po drugie mówi o nie tyle o oddaniu się Maryi, ale o przyjęciu Maryi do życia duchowego, każdego wiernego. I tutaj rozwija pewną ideę, pewną myśl, którą poddał mu taki belgijski egzegeta Ignacy de la Poterie, który analizując sformułowanie eista i dia, zwrócił uwagę, że można to sformułowanie rozumieć jako wprowadzenie Maryi do, nie tyle do domu Jana, ale do życia wewnętrznego umiłowanego ucznia Chrystusa. A więc w tym wypadku chodziłoby o przyjęcie Maryi jako realizację testamentu pod krzyżem i wprowadzenie Maryi do własnego życia duchowego. I to jest pierwsza rzecz, na którą zwrócił uwagę Jan Paweł II, a druga to testament z krzyża jako ustanowienie pewnej relacji między dwoma osobami, między Maryją, Matką Jezusa, która na mocy słów Chrystusa staje się matką tego oto Jana, który reprezentuje z kolei wszystkich chrześcijan. A więc na mocy słów Chrystusa Maryja staje się matką Kościoła, matką nas wszystkich. W związku z tym ta sama idea zostaje wyrażona w trochę inny sposób, ale istota zostaje jak najbardziej zachowana. Jesteśmy w roku 1964, mamy Sobór Watykański II. Na początku Soboru zaczęły wpływać wota, a więc głosy, a więc petycje, aby ustanowić kolejne dogmaty, dogmaty poświęcone Matce Najświętszej, dogmat o Maryi Współodkupicielce albo dogmat o Wszechpośredniczce Łask,
Bardzo wiele episkopatów postulowało te nowe dogmaty maryjne. Bardzo wiele prac, kongresów było temu poświęconych i mogłoby się wydawać, że Sobór przychyli się do tych petycji i skoro na początku zaczęto opracowywać taki niezależny dokument poświęcony Matce Najświętszej, więc sądzono, że właśnie będzie w nim również nowy dogmat o Matce Bożej. Okazało się jednak, że losy tego maryjnego dokumentu potoczyły się w zupełnie inny, nieprzewidziany na początku sposób. Otóż ten dokument został odrzucony przez komisję plenarną i zaproponowano zredagowanie zupełnie nowego dokumentu, który miałby uwzględniać konstytucję, czy powstający dokument o Kościele i nawiązywać do tegoż dokumentu. Prymas Wyszyński, przemawiając na 10 sesjach plenarnych, między innymi postulował, aby ten rozdział dokumentu o Kościele, rozdział drugi, był poświęcony Matce Bożej. Skoro Chrystus argumentował, jest głową mistycznego ciała Kościoła, niech to będzie zatem pierwszy rozdział poświęcony Chrystusowi. No a z kolei Matka Chrystusa, która jest również Matką Kościoła, no wypadałoby, żeby był to rozdział drugi. Ojcowie Soborowi nie przychylili się do tego głosu i jak wiemy, ósmy, ostatni rozdział Konstytucji Dogmatycznej o Kościele został poświęcony Matce Najświętszej. Tym niemniej prymas Polski odegrał na Soborze Watykańskim II bardzo istotną rolę, bo oprócz właśnie tego postulatu wraz z całym episkopatem Polski przedstawił papieżowi Pawłowi VI memoriał, w którym prosił usilnie o uchwalenie nowego tytułu maryjnego Maryi Matki Kościoła, Mater Ecclesiae, i papież przychylił się do petycji prymasa Wyszyńskiego i rzeczywiście na zakończenie trzeciej sesji ogłosił uroczyście w obecności wszystkich ojców soborowych Maryję jako Matkę Kościoła. Nie jest to jakiś dogmat, jest to tylko nowy tytuł, który w jakiś sposób koronuje starania Episkopatu Polski pod przewodnictwem prymasa Wyszyńskiego o to, aby to zainteresowanie tajemnicą Kościoła wyrażone przez Sobór Watykański II miało jakiś ścisły, mocniejszy wymiar maryjny i ten tytuł w jakiś sposób wieńczył właśnie konstytucję dogmatyczną o Kościele, która właśnie tego samego dnia, czyli 21 listopada, została uchwalona. I proszę zauważyć, że mimo iż Episkopat Polski nie postulował nowych dogmatów maryjnych, to jednak ten postulat zaproponowany również przez prymasa Wyszyńskiego wraz z biskupami uczestniczącymi na Soborze został przyjęty przez papieża Pawła VI. No i mamy tego konkretne owoce. I później realizacja tego tytułu, jak się dokonywała w rzeczywistości polskiej, bowiem również o tym mało kto wie, iż na specjalną prośbę prymasa Wyszyńskiego Kongregacja Kultu Bożego ustanowiła w roku 1971 Święto Maryi Matki Kościoła. Prymas Wyszyński chciał, żeby było ono obchodzone
21 listopada, wówczas kiedy papież ogłosił ten tytuł, ale z pewnych względów, bowiem 21 listopada jest wspomnieniem Matki Bożej, papież nie chciał już mieszać w kalendarzu liturgicznym i, że tak powiem, wskazano na poniedziałek po zesłaniu Ducha Świętego, również okoliczność bardzo piękna i wspaniała. I oto Polska jako Kościół ma pierwsze święto poświęcone Maryi Matce Kościoła spośród wszystkich kościołów partykularnych w Europie. Nikt poza Polską tego kościoła nie miał. Mało tego, jeśli przyjrzymy się formularzowi mszy świętej o Maryi Matce Kościoła, to jest to formularz napisany przez polskich teologów i liturgistów. W tym czasie, ponieważ badałem troszeczkę tę kwestię, miesiąc wcześniej, również w roku 1972, miesiąc wcześniej Kongregacja Kultu Bożego pozwoliła na użytkowanie liturgiczne formularza o Maryi Matce Kościoła zakonowi serwitów, a Kościołowi w Polsce miesiąc później. To było, serwici otrzymali pozwolenie w październiku, my otrzymaliśmy pozwolenie w listopadzie tego samego roku. A więc spoglądając na formularz mszy świętej, który używali serwici i który używali Polacy, można zauważyć zupełnie inne teologie. Serwici posługiwali się bardziej, stawiali w centrum tajemnicę wcielenia, więc Chrystus, który był głową mistycznego ciała Kościoła, więc narodziny Chrystusa są również narodzinami Kościoła. Natomiast formularz polski akcentuje Maryję pod krzyżem i testament Jezusa. To jest typowo polskie. I teraz, kiedy ten formularz został wprowadzony do mszału rzymskiego, już jako formularz przywotywnej, który był propozycją dla całego Kościoła, to dokonano pewnej syntezy. I pewne części tego formularza mszy świętej skomponowanego przez polskich teologów i liturgistów zostały przejęte i wprowadzone do użytku powszechnego. Na przykład kolekta, więc ta modlitwa, którą wypowiada kapłan zaraz na początku, to jest w mszale rzymskim i została ona przeniesiona właśnie z formularza, który powstał na potrzeby Kościoła w Polsce i był na początku używany tylko i wyłącznie w Kościele polskim, począwszy od 1972 roku. Tak, oj, gdzie my jesteśmy, bo ja już troszeczkę ja mam jeszcze, wiedziałem. Nie, bardzo, bardzo, bardzo dobrze ojciec sobie radzi. Mam, ojcze, jeszcze taką prośbę o uzupełnienie wątku dogmatu, o którym ojciec już wspomniał, czyli o Maryi Współodkupicielce. Aha. No to też kontrowersyjny wątek tutaj w rozumieniu wielu osób. Może przedstawię taki króciutki cytat pana doktora habilitowanego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pana Michała Białkowskiego, też znawcę życia i autora wielu publikacji o prymasie Stefanie Wyszyńskim, który wspomniał, że pobożność Maryjna Prymasa sprowadzała się i podczas soboru została przełożona na postulaty doktrynalne zgłaszane przez prymasa. Jednym z takich bardzo osobistych pomysłów Stefana Wyszyńskiego była propozycja ogłoszenia dogmatu o Maryi Współodkupicielce. No, ten pomysł spotkał się też w polskim episkopacie z pewną krytyką. Jednym z takich krytyków był wybitny mariolog, przedwojenny profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, a w czasie soboru też ordynariusz wrocławski, biskup Antoni Pawłowski. I ojcze profesorze, czy nie było to zbyt daleko posunięte takie rozważanie o przyjęciu Maryi za współodkupicielkę? To jest jedno pytanie. I gdyby ojciec nam mógł wyjaśnić, co właściwie oznacza prawidłowe rozumienie przyjęcia Maryi za współodkupicielkę, bo przygotowując się do tego wywiadu też spotkałam się z takimi wieloma kontrowersjami, ale wynikających ze złego rozumienia tego dogmatu i takiego dużego przejścia, można powiedzieć, w taką no, herezję już w wielu przypadkach. Nie? I gdyby ojciec mógłby nam tutaj przybliżyć te dwa wątki.
Oj, tak. Mariologia przedsoborowa zwracała uwagę bardzo mocno na dwa tematy. Dwa tematy były wówczas przedmiotem refleksji w wielu środowiskach teologicznych. Mianowicie współodkupicielstwo Maryi oraz wszechpośrednictwo łask Maryi. Nawet w Belgii kardynał Lepissier ustanowił święto dla kościoła belgijskiego ku czci Maryi Wszechpośredniczki Łaski. I te postulaty wpłynęły na Sobór Watykański II, aby Sobór ogłosił zarówno Maryję jako Wszechpośredniczkę Łask, albo ogłosił jako współodkupicielkę. I teraz przyglądając się na te sformułowania, należy zauważyć, że one są bardzo nieścisłe i nieprecyzyjne. Wprowadzają dużo wątpliwości i zamieszania. I między innymi to była przyczyna, dla której ojcowie soborowi zdecydowali się wykreślić z 8 rozdziału Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium wspomniane już określenia, które w 6 i w 7 edycji tego dokumentu były obecne, a więc określenie współodkupicielka było obecne w 8 rozdziale i jak i wszechpośredniczka łask. Z tego wszystkiego w ostatecznej wersji mamy jedynie tytuł Maryi Pośredniczki Łask, ale również i ten tytuł został wyjaśniony w odniesieniu do Chrystusa, który jest pośrednikiem, jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, jak mówi święty Paweł w liście do Tymoteusza, i Maryja jedynie partycypuje w tym jedynym i wyjątkowym pośrednictwie. To pośrednictwo Maryi ma charakter ściśle podporządkowany. To pośrednictwo Maryi całkowicie zależy od Chrystusa, niczego nowego nie dodaje i nie wprowadza, nie jest czymś autonomicznym i niezależnym. A więc dzięki pojęciu partycypacji, czyli uczestnictwa Maryi w jedynym pośrednictwie Chrystusa, Sobór Watykański II w taki oto sposób przedstawił kwestię, zagadnienie maryjnego pośrednictwa. Natomiast jeśli chodzi o współodkup Maryja jako współodkupicielka, to ten tytuł został usunięty ze względu na to, aby nie drażnić braci odłączonych, którzy przybyli na sobór o charakterze ekumenicznym, i z tego właśnie względu zdecydowano się usunąć tenże tytuł. Sprawa po Soborze Watykańskim II powróciła w latach 90. za sprawą pewnego świeckiego teologa żyjącego w Stanach Zjednoczonych, Marka Mirawale, który rozesłał na cały świat petycję skierowaną do Stolicy Apostolskiej. Skoro Jan Paweł II był papieżem, w związku z tym ma papieżem maryjnym, w związku z tym papież maryjny powinien taką petycję przychylić się do tejże petycji. W związku z tym tą petycję podpisało 12 milionów wiernych na całym świecie. I w związku z tym Jan Paweł II zwrócił się do teologów i mariologów, którzy wówczas po raz pierwszy zebrali się na Jasnej Górze w Częstochowie, żeby zastanowili się, czy w ogóle można ogłosić Maryję współodkupicielką. Odpowiedź mariologów była negatywna i zwrócono uwagę oprócz tego aspektu ekumenicznego na to, iż ten tytuł jest
bardzo nieprecyzyjny, może prowadzić do bardzo niewłaściwych i błędnych wniosków. Bowiem wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że Maryja uczestniczyła i uczestniczy w dziele zbawczym Chrystusa. Co do tego nie ma nikt jakichkolwiek wątpliwości. Problem polega na tym, w jaki sposób wyrazić owo uczestnictwo Maryi w dziele zbawczym Chrystusa. Czy to, gdy chodzi o Boże Macierzyństwo, czy to, gdy chodzi o Maryję stojącą u stóp krzyża na Kalwarii, w jaki sposób wyrazić to Boże Macierzyństwo. Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater nie posłużył się ani razu pojęciem, tytułem współodkupicielka, natomiast wypowiedział to, co zawiera ów tytuł w tytule Redemptoris Mater, czyli Matka Odkupiciela. Ten tytuł, Matka Odkupiciela, jasno daje pewne cezury. Wiadomo, kto jest odkupicielem, a kto jest matką. I wówczas wydaje się, że tego typu wyrażenie, wypowiedzenie pewnych prawd i zinterpretowanie pewnych prawd jest bardziej klarowne i jasne i piękniejsze jednocześnie, bo służy pewnemu wyjaśnieniu, służy pewnej precyzacji pewnych pojęć. I tutaj między innymi taka otwartość ekumeniczna z całą pewnością służy również wyjaśnieniu i doprecyzowaniu pewnych treści, które niejednokrotnie chcielibyśmy tak bardzo obudować i w jakiś sposób będąc motywowani tak bardzo emocjonalnie chcielibyśmy przydać Matce Najświętszej kolejne perły w koronie jej chwały, jej zasług, jej przywilejów i tak dalej. W każdym bądź razie wydaje się, że ta propozycja z lat 90. ona upadła, mimo że przez pewien okres czasu toczyły się debaty i były pisane artykuły zwolenników i przeciwników. Zwolennicy tego tytułu współodkupicielka powoływali się na teologię przedsoborową, natomiast zwolennicy właśnie tej linii wytyczonej przez Jana Pawła II ukazywali właśnie doniosłość Soboru Watykańskiego II, wkład Jana Pawła II, gdy chodzi o mariologię i sposób, w jaki interpretowana jest postać Matki Najświętszej w kontekście tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Bardzo dziękuję, Ojcze, za to piękne wyjaśnienie nam tych ważnych dogmatów. Myślę, że teraz dla nas, jeśli usłyszymy też ten dogmat o Maryi Współodkupicielce, czy też akt zawierzenia Maryi jako Matce Kościoła, będzie to dla nas łatwiejsze też w rozpowszechnieniu tego. Także bardzo dziękuję, Ojcze. Może dwa takie słowa, kilka słów takiego podsumowania dotyczące takiej proroczości, myślę, można powiedzieć, prymasa. Kilka miesięcy po rozpoczęciu Wielkiej Nowenny, dokładnie w czerwcu 1958 roku, postać znana, ale ze złej strony pewnie, pan Zenon Kliczko, odpowiedzialny w partii za politykę wobec Kościoła, powiedział pewnie znaną ojcu słowa. Wyszyńskiego opanowała jakaś szaleńcza idea, mianowicie, że tutaj w Polsce Ludowej w okresie milenium, tej Wielkiej Nowenny, rozstrzygną się losy światowego komunizmu. Natomiast prymasz Wyszyński przepowiedział, że los komunizmu rozstrzygnie się nie w Rosji, lecz w Polsce. Jak się okazało, to prymas miał rację. Prymas Chląd w 1948 roku przed śmiercią powiedział te słowa, o których już też ojciec wspomniał. Pracujcie i walczcie pod opieką Matki Bożej. Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Najświętszej Maryi Panny. Prymas Wyszyński nie tylko dobrze odczytał te słowa swojego poprzednika, ale myślę, że nadał im prawdziwy sens i realny wymiar pasterski, bo przecież często powtarzał, w
wszystko postawiłem na Maryję i to na Jasnogórską. Ojcze profesorze, bardzo dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Może pozwolimy sobie jeszcze na drobne tutaj pytania ze strony Państwa, tak, jeśli tak, takie są. I na tym będziemy kończyć naszą dzisiejszą rozmowę. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję i teraz zapraszam na kilka pytań jeszcze od to Państwa. Ja jeszcze pozwolę sobie dopowiedzieć do tego zakończenia, które Pani bardzo pięknie przedstawiła. Ta prorocza wizja prymasa Wyszyńskiego, ona dotyczy również pewnego dzieła, które zostało rozpoczęte i w jakiś sposób ono utknęło, nie zostało zakończone, bo śmierć prymasa Wyszyńskiego w 1981 roku to wszystko przerwała. Mianowicie chodzi, bo tak, mamy święto Maryi Matki Kościoła, ale wizja prymasa Wyszyńskiego była dalekosiężna. On już wystosował list do kapłanów z prośbą o ustanowienie w parafiach ruchu pomocników Matki Kościoła i ten ruch miał właśnie koncentrować się na osobach świeckich. I teraz ten ruch, to znaczy dla prymasa Wyszyńskiego nie chodziło tylko i wyłącznie o samą dewocję czy samą pobożność do Maryi Matki Kościoła, ale chodziło o zaangażowanie wiernych w odpowiedzialność za Kościół. Gdyby to dzieło pomocników Matki Kościoła, które zostało zainicjowane i później jakoś utknęło, było kontynuowane i stało się powszechne, to może sytuacja dzisiejsza Kościoła w Polsce byłaby trochę inna. A to tak. Bardzo dziękujemy.